burmistrza miasta Radzynia Podlaskiego, pana Jerzego Lajka. Szanowni Państwo, drodzy jubilaci, drogie rodziny, czcigodny księże proboszczu, panie przewodniczący, wszyscy Państwo zgromadzeni dzisiaj podczas tej uroczystości. Ja pragnę wyrazić raz jeszcze wielką radość i satysfakcję, że mogłem udekorować Państwa medalami za długoletnie pożycie małżeńskie w imieniu pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy. To dla mnie również jest przeżyciem, dlatego że wielu spośród Państwa znam osobiście od bardzo wielu lat. I to dla mnie jest takim szczególnym wyróżnieniem, że to właśnie ja mogę dostąpić tego zaszczytu i uhonorować Państwa tym jakże ważnym w Państwa życiu odznaczeniem. Chcę również wyrazić wielki podziw. Podziw dla Państwa postawy, za Państwa życie, za to, jakie świadectwo Państwo dajecie na co dzień od tylu lat. W tym świecie, który jest tak czasami bardzo tolerancyjny, taki czasami, powiedziałbym, nawet dziwny dla nas, Państwo stanowicie przykład, jak należy przeżywać życie, jak należy postępować, aby po tym 50-letnim okresie pożycia małżeńskiego w otoczeniu najbliższych, rodziny, świętować ten jubileusz. Dziękować przede wszystkim Panu Bogu za ten dar życia, za dar małżeństwa, ale również za tą codzienność, którą Państwo przeżywaliście i przeżywać będziecie. Życzę tego Państwu z całego serca. To jest wyjątkowy czas, nie tylko dla Państwa i dla Państwa rodzin, ale dla nas wszystkich, bo za pośrednictwem mediów, którym jestem wdzięczny, że dzisiaj tutaj są z nami, bardzo wielu mieszkańców Radzynia dowie się o tej uroczystości i doceni Państwa postawę, Państwa niezłomne dążenie do takiego modelu życia, który tak naprawdę wyznacza nam Pan. To jest, ktoś powie, może wielkie słowo, ale właśnie od tego zaczynamy. Ja jestem wdzięczny księdzu proboszczowi, że w sposób tak uroczysty, że w sposób tak bardzo godny przygotował tą uroczystość, tak bardzo docenił Państwa ksiądz proboszcz w świątyni podczas odprawiania mszy świętej. Ja myślę, że ten zwyczaj niechby zawsze tutaj u nas obowiązywał. To jest coś pięknego dla nas wszystkich. Jeszcze raz życzę Państwu przede wszystkim błogosławieństwa Bożego, ale również zdrowia, również tej pogody ducha, tego uśmiechu na twarzy. Kiedy widzimy Państwa uśmiechniętych, to jest to jeszcze bardziej satysfakcjonujące. To jest naprawdę coś bardzo pięknego dla nas wszystkich. Raz jeszcze wszystkich Państwa serdecznie pozdrawiam i życzę 100 lat, a oczywiście w takim szczęściu, w takiej miłości, jaką Państwo prezentują. Dziękuję Państwu serdecznie. Proszę o zabranie głosu księdza kanonika Krzysztofa Badalca. Czcigodni jubilaci, szanowni panie burmistrzu, panie przewodniczący, moi drodzy zgromadzeni, także tutaj w tej sali na tej uroczystości, na tym pięknym jubileuszu. Ja swoje miejsce już miałem w kościele. Myślę, że tam najbardziej spełniam moją rolę. Bardzo dziękuję za to, że mogłem dzisiaj też sprawować tę Eucharystię, za to, że zostałem dzisiaj przez tutaj władze naszego miasta poproszony o to, aby ta Eucharystia dzisiaj była, abym się w intencji Państwa mógł pomodlić. Słowem, które dzisiaj bardzo często używamy, to jest słowo dziękuję. Dziękujemy razem z Wami Panu Bogu za ten Wasz jubileusz, za Waszą postawę, za Wasze trwanie i za Wasze świadectwo. Ja też powrócę do tego słowa. Nie tylko Kościół, ale wszędzie, nawet jeśli się robi ankiety,
nadal dla ludzi młodych bardzo ważną wartością jest rodzina. Bardzo ważną wartością. To chyba wskazuje na to, że taką mamy potrzebę serca, żeby nasze życie miało początek w rodzinie, żeby nasze wychowanie było w tej wspólnocie i żeby nasze życie tam się realizowało. Dzisiaj trochę ta rodzina przeżywa, rodzina małżeństwo przeżywa pewien taki kryzys, dlatego wy jesteście potrzebni. Ja w kościele nie bez znaczenia powiedziałem, że nie wiem, czy nie lepiej byłoby dzisiaj w kościele, którym ja kogoś zapowiedział na początku kazania i powiedział, proszę powiedzieć, świadectwo 50 lat życia w małżeństwie. To jest taki przykład, że można w życiu być odważnym 50 lat temu, odważnym w sensie zawierzyć Bogu i drugiemu człowiekowi i nie bać się podjąć takiego wezwania. Zawierzyć Bogu i drugiemu człowiekowi. Zatem, drodzy Państwo, ja również ze swojej strony bardzo Wam dziękuję za to świadectwo Waszego życia, za wytrwałość, za pokazanie, jak należy realizować słowa, które się wypowiada. Czy to wtedy mogły padać w świątyni, mogły padać w urzędzie stanu cywilnego, jakieś słowa, które są pewnym zobowiązaniem do wykonania pewnego zadania. My dzisiaj mówimy w kościele powołania. Ja jestem księdzem, to jest moje powołanie, wy jesteście małżonkami, to jest wasze powołanie. Trwajcie w tym i w tej radości, to słowo i uśmiech na naszej twarzy też się dzisiaj tutaj pojawia. No niestety ja Państwa za bardzo nie znam, ale myślę, że tak jak Pan również nas zna, myślę, że podobnie reaguje dzisiaj na te przeżycia i na tę uroczystość. Bożego błogosławieństwa, wytrwałości, zdrowia życzymy i trwania w tym świadectwie i w Waszej postawie, w tym przykładzie dla pozostałych. Szczęść Boże. Proszę o zabranie głosu przewodniczącego Rady Miasta, pana Adama Marskiego. Szanowni Państwo, dostojni jubilaci, pani burmistrz, księdze proboszczu, szanowni Państwo goście. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy w naszym mieście. Wyjątkowy, bo przeżywamy jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego państwa. Zostaliście uhonorowani przez prezydenta oznaczeniem, który w pewien sposób symbolizuje również radość państwa z tego, że w naszym kraju są takie rodziny, które potrafią wspólnie razem na dobre i na złe przeżyć 50 lat. Władze państwowe doceniają to i z tego się bardzo wszyscy cieszymy. Tutaj chciałbym złożyć po raz kolejny gratulacje właśnie Państwu z tej okazji, że otrzymaliście honor w postaci takiego odznaczenia państwowego. Szanowni Państwo, myślę, że będę wyrazicielem nas wszystkich, że cieszymy się z tego, że mogliśmy nasze święto rozpocząć od wspólnej modlitwy w parafii Matce w naszym mieście, w parafii Świętej Trójcy. Myślę, że większość z Was, Państwo, właśnie tam powiedziało sobie tak, 50 lat temu. Szanowni Państwo, rodzina do czegoś zobowiązuje. Rzeczy w rodzinie nakłada na małżonków nie tylko obowiązki w wypełnianiu codziennych trosk o rodzinę, ale również danie prawdziwego przykładu, jak należy żyć. Za to Państwu serdecznie dziękuję. Państwo są przykładem dla nas, nieco młodszych starzeń, jak powinno być. Dla tych, którzy przeżywają, być może dzisiaj, albo jutro będą przeżywać pewne trudności w swoich rodzinach. A przede wszystkim jesteście Państwo przykładem dla dzieci, dla wnuków, dla prawnuków,
jak należy swoje życie układać. Że rodzina jest tym fundamentem, o którym była dzisiaj mowa w czytaniu, tym fundamentem trwałym, na którym należy budować dobro naszego społeczeństwa. Szanowni Państwo, wszystkiego najlepszego, wiele łask od Pana Boga, który daje nam życie, prowadzi nas przez życie, wspiera nas we wszystkim, bo któż jest nie najlepszym ojcem, Panem naszym, do którego możemy przyjść bez kolejki, w każdej chwili zwrócić się ze wszystkim i na pewno będziemy wysłuchani. Szanowni Państwo, jeszcze raz gratuluję wszystkim, życzę wszystkiego najlepszego, wielu wspólnych dni, wspaniałych dni z Państwa rodzinami, z najbliższymi, wszystkiego najlepszego. Ktoś z Państwa, drodzy jubilaci, bądź Państwa rodzin chciałby teraz zabrać głos? Jeżeli nie, to ja jeszcze chciałbym w imieniu Pani Ireny i Pani Mieczysława Szmarów, niestety nie mogli wziąć udziału ze względów zdrowotnych w dzisiejszej uroczystości, a na moim sąsiedzi z bloku, i zobowiązałem się, że w ich imieniu złożę Wam także wspólnotom serdeczne życzenia i gratulacje oraz podziękuję Panu Burmistrzowi za organizację dzisiejszej uroczystości. Proszę Państwa, świadomie tego nie uczyniłem za pierwszym razem, ale chciałbym moim współpracownikom serdecznie podziękować. Właśnie Panu Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego, Panu Pawłowi Dekowskiemu, ale również moim współpracownikom, którzy tutaj tworzą tą oprawę dla tej uroczystości. Jest to pewien wysiłek, który Państwo wnoszą i chciałbym z tego miejsca moim współpracownikom, Panu Przewodniczącemu, księdzu proboszczowi, serdecznie podziękować i życzyć tego, abyśmy naśladując Państwa mogli przeżywać w swoim czasie też swoje jubileusze. Serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, ja bym chciał, żeby ta uroczystość była taka typowo rodzinna, bo to na razie było tak bardzo oficjalnie, naturalnie, bo tego wymaga chwila, naturalnie tak. Natomiast już od tego momentu, proszę Państwa, tak jak w rodzinie proszę, abyśmy zachowywali się, abyśmy byli radośni, abyśmy byli spontaniczni. Chcemy oczywiście znieść toas za Państwa zdrowie, ale również chcemy zachęcić Państwa do tego skromnego, ale jednak może skrótu, który tak naprawdę zawsze przy stołach nas jednoczy. Serdecznie Państwa do tego zachęcam. Dziękuję bardzo. Mamy trzy córki i siostrę, którą wychowałam u siebie w rodzinie zastępczej. Wszyscy twierdzą, że gdyby miały takiego męża jak tata, to też by chciały pożyć tyle razy. A jak
się kłócić w małżeństwie, to w jaki sposób? Kłócić? No. Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. Albo się, proszę pani, nie odzywamy, wkłada, wsadzamy swoje nosy w książki i wtedy są kłócić. Ale to nie znaczy, że się kłócimy. Nie. Ale zawsze wygląda drugie, ta druga strona, ta, która zawiniła się, musi domyśleć. Co to znaczy? Wie pani, wydaje mi się, że my pewne rzeczy po tych latach już robimy telepatycznie. Zanim ja pomyślę, mąż pyta i odwrotnie. A co w pierwszym roku małżeństwa było najtrudniejsze? No na pewno warunki mieszkaniowe, bo to by lata 68-69. W wynajętej klitce się mieszkało, później jakoś stopniowo to wszystko. No potem praca, wychowywanie dzieci. No były pewne rzeczy pod górkę, bo trzeba było, my w dość młodym wieku zawarliśmy związek małżeński, więc w międzyczasie musiałam skończyć szkołę, musiałam się też dokwalifikować, no a potem wszystko było już z górki. A co takiego najbardziej wzruszającego pamiętają Państwo ze swojego ślubu? Och, ja to tylko pamiętam przed sobą posadzkę. Takie nerwy były. No, niesamowite. A pani? Zima. Ja wiem, czy coś tam zostało takiego, żeby człowiek pamiętał. Kościół, który dzisiaj nam przypomniał, że akurat 50 lat temu zawieraliśmy w tym kościele związek małżeński. W tym kościele. No nie ma już naszego księdza, bo to był ksiądz Rokowiński. I byliśmy zresztą, mieszkaliśmy w tej parafii, bo od 75 roku dopiero mieszkamy na ulicy Zabielska, na osiedlu Zabielska, ale tam jeszcze kościoła nie było, więc przychodziliśmy tutaj do Świętej Trójcy. Także dziękuję mężowi za te 50 lat. A ja żonie. Dziękuję Państwu.